Poznaj Anię, najfajniejszą dziewczynę na świecie, ale nie najlepszą uczennicę. Może nawet będzie musiała powtórzyć rok. Ania to jedna z najpopularniejszych dziewczyn w szkole. Chłopaki mają na jej punkcie fioła. Lubi być w centrum uwagi. A to Jenny, młodsza siostra Ani. Dorastała w cieniu swojej siostry. Też chce uwagi. Ale może o niej tylko pomarzyć. Tylko budzik zwraca na nią uwagę. W miarę dorastania Ani coraz ciężej jest wstawać. Ale jej młodszej siostrze też. Też musi walczyć z budzikiem. Ten wkurzający kawał plastiku. Wciąż próbuje od niej uciec. Jedyne, co Ania może zrobić, to oglądać wysiłki siostry. Ale łowca w końcu łapie swoją ofiarę. I od razu wraca do snu. Jenny może i nie jest popularna, ale uwielbia chodzić do szkoły, więc z chęcią się szykuje. I zawsze po sobie sprząta. Ścieli łóżko, zanim wyjdzie. Generalnie Jenny lubi porządek. Jej plecak ma w środku idealnie zorganizowaną bibliotekę. Ale nadal czegoś jej brakuje. Myśl, Jenny, myśl, racja, zeszyty. Teraz jest idealnie. Oprócz tego pryszcza. To nie jest najfajniejsza rzecz na świecie. Nie ma mowy. Nie dzisiaj. Jenny musi zjeść śniada... Ups, potknęła się o śpiącego potwora. I ją obudziła. W samą porę. Wróćmy do śniadania. Jenny wie, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Więc do dna. Nie ma nic lepszego niż słodkie płatki. Dodają Jenny energii. Ale cukier nie pomoże Ani. Potrzebuje śniadania dla dorosłych. Tylko kawa ją obudzi. Gdy Jenny spieszy się do szkoły, Ania ledwo zaczęła szykowanie. Jej piękno jest warte małego spóźnienia. Nie to, żeby jeździła do szkoły autobusem. Chłopak zawsze ją podwozi. Chyba dziś nie jest szczęśliwy dzień Jenny. W klasie nie zostały żadne wolne miejsca. Ale Jenny tak łatwo się nie podda. Jeśli nie ma miejsc, zrób je sobie sama. Ale nauczycielowi to się może nie spodobać. Bo Jenny musiała zająć jego biurko, żeby zrobić sobie miejsce. Ale jak może być na nią zły? W końcu chce się tylko uczyć. Ale to nadal kiepska sytuacja. Ania dopiero co dotarła. Oczywiście się spóźniła. Ale jeśli jej torba jest w klasie, to spóźnienie się nie liczy. Ania jest tak dobra w rzucaniu torbą, że może dołączyć do drużyny sportowej. Torba przeleciała przez cały kampus i zajęła jej miejsce. Jenny uwielbia się uczyć. Odpowie na każde pytanie nauczyciela. Przychodzi przygotowana na każdą lekcję. Może trochę za bardzo przygotowana. Zazwyczaj może odpowiedzieć za wszystkich. Kiedy każdy jest zajęty. Ale odpowiedzi tylko jednej uczennicy zaczynają wkurzać pana Józka. Jenny musi wiedzieć, że nie jest jedyną uczennicą w klasie. Czasem musi dać innym odpowiedzieć. Ale nie potrafi się powstrzymać. Tak bardzo chce odpowiedzieć. Na szczęście dla pana Józka lekcja się skończyła. W przeciwieństwie do swojej siostry, Ania woli słuchać niż mówić. Niech wszyscy inni się wypowiedzą.
Po co ryzykować złą ocenę? Ale niektóre z tych odpowiedzi... Kto chciałby je usłyszeć? Gdyby Antek był młodszy, byłby idealnym chłopakiem dla Jenny. Oboje są kujonami, którzy nigdy się nie zamykają. Ania wie, jak radzić sobie z takimi mądralami. Antek musi się nauczyć, że czasem musi być cicho i posłuchać nauczyciela. Tak będzie lepiej dla wszystkich, łącznie z Antkiem. Ale tak jak Jenny, nie da się go powstrzymać. Musi dzielić się swoją wiedzą. WF to ważna część programu nauczania w Trum Trum High. Nawet tutaj Jenny chce być najlepsza ze wszystkich. Nawet nauczyciel WF-u musi przyznać, że Jenny ma talent. Nieważne za co się zabierze, świetnie sobie radzi. Kto by pomyślał, że jest aż taka silna? Kolejny raz pokazuje, jak bardzo różni się od swojej siostry. Żadnych sportowych ciuchów. No może trampki. W takim ubraniu nie przychodzi się na WF. Ale Ania dobrze wie, jak walczyć z WF-istą. Musi tylko zawołać swoją młodszą siostrę. I problem od razu jest rozwiązany. Jenny wezwano do dyrektora. Ze szczególnego powodu. Jest pewien problem. Ktoś został nazwany najgorszym uczniem wszechczasów. Jenny jest strasznie wstyd. Nie ma pojęcia, jak to się mogło stać. Ale to nie Jenny jest problematyczną uczennicą. Dyrektor pomylił ją z jej starszą siostrą. Z Jenny wszystko jest okej. Ma świetne oceny. I wszyscy wiedzą, że jest najlepszą uczennicą. Jest dumą i radością szkoły. Teraz powtórzmy ten proces z Anią. Jej stopnie są tragiczne. Nie chce się uczyć, ale przynajmniej dobrze przyjmuje krytykę. Nie reaguje nawet, kiedy ktoś na nią krzyczy. Jaki ma sekret, że tak dobrze przyjmuje krytykę? Podgłośnij tylko muzykę. Jenny jest taka szczęśliwa, że dostała puchar w szkole. Ten puchar musi być bezpiecznie zamknięty w jej szafce. Jenny zamontowała mocne światło. Tak mocne, że pół miasta straciło prąd. Ania znów jest w centrum uwagi. Chłopak, który ją podwiózł, ma dla niej niespodziankę, ale Anię interesuje tylko jego uwaga. Jak prawdziwy myśliwy, Ania wie, ilu chłopaków złapała. Ten to numer 12. Wszyscy wiedzą, jaka Jenny jest silna, a WF-ista chce zobaczyć, kto jest silniejszy. Uczniowie go wygwizdują. Od dawna czekaliśmy na ten pojedynek. Jenny wygrywa pierwszą rundę, ale trener chce się odegrać. Nie może przegrać z uczennicą, ale Jenny z łatwością go pokonuje. I znowu! Trener nie miał szans. Jenny chyba zda cały rok, miesiące naprzód. A trener musi jeszcze poćwiczyć. Duża przerwa to szansa na relaks i coś na ząb dla uczniów. Ale komuś się to chyba dziś nie uda. Tyran zabrał jej jedzenie. Musi zawołać siostrę po pomoc. Zadzierasz mnie z tym, kim trzeba, ziomek. Dziewczyny czasem się kłócą, ale zawsze sobie pomagają. Dyrektor znów zawołał Anię. Ma rozwiązanie na jej problemy z nauką. Jenny? Jej młodsza siostra będzie dawać jej korki.
problem z głowy. Co myślisz o tych dwóch siostrach? Która bardziej ci się spodobała? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij dać nam lajka, żeby nie przegapić nowych filmików.